Dobra, witam na kolejnej robocie. To jest w sumie robota już u byłego inwestora. Teraz już po prostu druga łazienka, tym razem na piętrze. No troszkę rzeczy tu jest do porobienia i to będzie dość ciekawa łazieneczka. W teorii wszystko ma wyglądać mniej więcej w ten sposób. Płytki 120 na 60, plus tam jeszcze takie małe jakieś dekory, ale ta wanna będzie bajerancka, może niekoniecznie bajerancka jak wymagająca, żeby to zrobić, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Na podłodze anhydryt, więc oczywiście będzie trzeba go wziąć i zeszlifować, zagruntować. Sopro GD bodajże 602. Tyle dobrze, że na ścianach już jest cementówka, więc zwykłym gruntem się tam dalej będzie gruntowane Sopro. Tym samym 602, tyle że w bardziej rozrzedzone, w większej proporcji po prostu. Tam bodajże jest 1 do 3 na cementówki, żeby już nie cudować z gruntami. Co tu jeszcze będzie ciekawego? Tutaj powstaną zabudowy, ale to już jest rysunek na to. Półeczki, gdzie to będzie? Ta półka będzie przerobiona, będzie węższa. To według mnie jest zbyt toporne. O. A to będzie wyglądało w ten sposób. Przynajmniej ma to tak. To tutaj jest zabudową drewnianą, a reszta będzie z płytki zrobiona. Nie trzeba zrobić wnękę i tak dalej. A tutaj będzie u góry jest gotowa szafka. Co będzie trzeba jeszcze zrobić? Na pewno będzie trzeba wykuć boki okien, bo się nie zmieszczą płytki. Tu będzie za mało miejsca, więc to będzie trzeba do wykucia. No tu będziesz w ogóle więcej gadki, więcej skomplikowania, bo tu jest o czym gadać, żeby to miało ręce i nogi, bo tu będzie murek zrobiony. Tu w ogóle są... Tu jest wanna, która będzie jeszcze miała prysznic, wanno-prysznic, nie wiem jak to tam się nazywa fachowo, ale jest zrobione tak, że jedno podłączenie wody jest pod baterię, która będzie wychodziła z murku, a drugie jest tutaj, że jak będzie na prysznic, z prysznica korzystał inwestor, to nie będzie się musiał schylać, żeby sobie cokolwiek poodkręcać. Więc to była pierwsza przeróbka. No, ale najważniejszą przeróbką będzie w sumie podłoga, bo tutaj będzie trzeba zrobić taki myk, że tutaj włożę trójnik, no bo to, że podłączę wannę bezpośrednio do odpływu, to jest spoko, to jest najmniejszy problem, ale problemem są baterie, które są montowane właśnie na tych murkach, no te 4-punktowe czy 3-punktowe, to zależy, bo tamtędy po prostu woda się leje. Najczęściej przez słuchawkę. No i potem jest ten problem, jak wanna będzie zabudowana, powiedzmy, że na stałe, no to już potem się robi z tym problem. Jakie jest tego rozwiązanie na chwilę obecną, które sobie wymyśliłem, które na razie zdaję egzamin? Robię sobie tutaj, rozkuwam, daję sobie trójnik, więc jedno podłączenie będzie na sztywno do wanny, a drugie będzie, jeszcze jedną kratkę tutaj robię, i będzie zrobiona kratka, będą zrobione spadki, powiedzmy, z powierzchni spod wanny, gdzie wszystko to, co... I, oczywiście pełna izolacja. I wszystko to, co spłynie sobie do... przez dziurę od słuchawki będzie mogło sobie znaleźć ujście w kratce. Kratka jest o tyle fajna, specyficzna, że nie będzie z niej śmierdziało, bo ma coś na zasadzie pływaka, no w sumie to jest pływak, który jeżeli kratka wyschnie, no bo miejmy nadzieję, że nigdy nic się za dużego nie naleje, to ten pływak opada i zamyka po prostu dostęp do kanalizacji, do kratki, więc nie będzie śmierdziało. No ale resztę to się już tam zobaczy na żywo, a na razie no Trzeba jeszcze zrobić sufit, zapłytować, ale tego chyba wam już nie pokażę, bo tu jest tak ciasno, że no nie będę się już ustawiał jakieś kamery, żeby pokazywać, jak się zabudowuje sufit, bo to jest troszkę dla mnie bez sensu. Co jeszcze z takich rzeczy informacyjnych? No nic, no. Zapraszam do oglądania. Anhydryt jest poszlifowany, okno obkute, zostały jeszcze wywalić listwy, ale to sobie najpierw zagruntuję, okno i dopiero okno, w sumie wszystkie ściany i tak dalej, ale chciałem wam coś pokazać, jak wygląda zeszlifowany anhydryt, a jak wygląda niezeszlifowany. Nie jest to widać, teraz jest zeszlifowany, papież nie obtulony, ale otwarte, pory otwarte, wszystko fajne, a niezeszlifowany anhydryt jest tak, jest taki gładki, a musi być taki. Dobra, teraz sobie wezmę i zagruntuję całe pomieszczenie, poczyszczę jeszcze ścianę, bo jest bardzo dużo jakichś takich, no, farfocli, czego tam nazwać, na ścianie. Nie wiem, kto to tynkował, ale wyszło jak wyszło. No i tyle, nie? Potem reszta roboty. Potem zabudowa ścianki. ściany pogruntowane. Mniej więcej zabudowy są porobione. To mniej więcej, bo tu brakuje jeszcze jednej płyty, ale trzeba dowieść. I nie ma tam skończonej zabudowy, bo tam będzie taki no prawie 10-9 cm pasek u góry. Ale to dopiero dorobię sobie, jak wyjadę płytkami do góry. Zobaczę, ile dokładnie wejdzie, zrobię zabudowę. No i tyle. Tu jeszcze zostały założyć przedłużki, pozakładać, całą przygotówkę do izolacji, mankiety itp. itd. do zrobienia, ale najważniejsze to jest, żeby do mnie teraz robić to. Już wyjaśniam, co tutaj, co sobie wymyśliłem ciekawego. Gdzie jest projekt? Dobra, projekt przewiduje coś takiego. Wannę taką. O, dobra, to będzie lepiej to widać. Tego typu wannę. Tutaj są jedne baterie. Tak, wiem, że tutaj są teraz świeczki, ale to są baterie z tej strony, na tym boku wanny. No i tutaj jest deszczownica. I teraz tak. Te z tych baterii, tam są bodajże 4-punktowa bateria jest. No i oczywiście z prysznicowej to jest po prostu dziura, więc się będzie lała woda. I nie wiadomo, jak to tam będzie wyglądało w przyszłości. No i to będzie jeszcze tym bardziej, że to będzie wszystko połączone na wężykach, które same w sobie no, są średniej jakości, obojętnie ile byś nie dał za wężyki, to i tak po paru latach się to rozsypie. Więc to jakoś trzeba logicznie rozwiązać. Więc wpadłem na jakże genialny pomysł, że tu jest odpływ oryginalny. Aplikuję sobie trójniczek. Tu sobie podłączam wannę, żeby było lepiej widać. Tutaj podłączam czysto odpływ wanny, a tutaj montuję coś takiego. Taki coś, nie wiem, czy to gdzie widać. Taki bajer. Jest coś takiego. Tu wchodzi mniej więcej coś takiego. Do tego wchodzi coś takiego. Wchodzi. Aha, jeszcze nie wchodzi. Najważniejsza rzecz. Wchodzi pływak. Normalnie jest tu woda, pływak jest w powietrzu, woda sobie schodzi. Jako że miejmy nadzieję, że to będzie cały czas suche, nic się tutaj nie wyleje, jakiejś potężnej wody, nie wiem, zaworki się nie zaworki, tylko wężyki się nie rozciekną. Woda wyschnie, pływak opada, nie śmierdzi. Będzie to zamontowane. Zdejmę to. Dobra, to montuję tutaj, w tym miejscu. Mniej więcej w ten sposób. Cyk. No i będzie to tak działało. Tutaj wszędzie z tego kwadrata spadki porobić do tej kratki. No i powinno to wszystko funkcjonować na tyle, na ile to ma funkcjonować. Więc tu jeszcze potem, jeżeli tu u góry będzie, jeżeli na górze tutaj będzie ten, jak się to nazywa, słuchawka, coś się będzie przelewało, to wpadnie bezpośrednio, mniej więcej bezpośrednio do kratki. Jeżeli się rozciekną wężyki, spłynie do kratki, bo oczywiście tutaj będzie pełna izolacja. Więc mam nadzieję, że spełnia to swoją funkcję i spełni to swoją funkcję. Jest to logiczne. A na pewno ja będę spokojniejszy. Zresztą za chwilę zobaczycie, jak to się będzie robiło.